Stały kontakt z potrzebującymi, reagowanie na sytuacje kryzysowe, interwencje w domach przemocowych czy tych z problemem alkoholowym to codzienność pracowników socjalnych. Ich codziennością są także niskie zarobki wahające się w granicach około 3,5 tysiąca na rękę. Jak ważną pełnią rolę zmieniając czyjeś losy i co może zmienić się w ich zawodowym życiu, sprawdzała Magda Sincewicz. Rano pan Marcin przychodzi do biura, odbiera liczne telefony, pisze pisma do różnych instytucji, umawia się na wizyty i wyrusza w teren tak dzień w dzień i mimo że pracuje w MOPS już od lat, za każdym razem nie wie, co go czeka, wie natomiast dlaczego to robi. Ja zawsze powtarzam, że pracownikiem socjalnym trzeba się urodzić, trzeba mieć to coś, żeby, żeby móc, że tak powiem, przezwyciężać, bo to też jest trudne patrzeć na, na, na ludzką krzywdę i później, żeby tego nie tłamsić w sobie, tylko po prostu sobie z tym poradzić. Poradzić muszą sobie też ci, którzy odpowiadają za finanse pracowników socjalnych, którzy często pozostają w kontakcie z potopiecznymi także poza godzinami pracy wieczorami, weekendy czy święta. My jako właśnie województwo śląskie na ten cel przeznaczymy aż 15 milionów złotych na szkolenie i doskonalenie zawodowe. Ja sądzę, że dzięki właśnie projektom, które będą realizowane w naszym województwie, to też ta atrakcyjność zatrudnienia chociażby w przekształcających się instytucjach, tak jak teraz że 10 aż ośrodków pomocy społecznej przekształci się w Centra Usług Społecznych, to jest nowe rozdanie, nowa perspektywa, nowa jakość pracy, warunki pracy. Pracy, która nie jest łatwa i odpowiednio wyceniana. Pracownicy czują, że zostali pominięci w zapowiadanych i ogłoszonych podwyżkach dla sfery publicznej. Są zaskoczeni, że nie pomyślano tu o co najmniej 30% wzroście wynagrodzeń, jak na przykład u nauczycieli, czy administracji publicznej. Jesteśmy w okresie starzenia się społeczeństwa i coraz większych potrzeb w zakresie świadczeń różnego rodzaju, bezpośrednio świadczonych w miejscu zamieszkania. Te to powoduje spore deficyty kadrowe. Ten deficyt wynika w dużej mierze z niskiego uposażenia. Ten zawód jest nieatrakcyjny. Co jeśli w przyszłości zabraknie tych, którzy pracują w opiece społecznej? Odpowiedzieć może sobie każdy z nas.